Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Równość 2 pierwiastki z 2 odjąć a do kwadratu jest równe 17 odjąć 12 pierwiastków z 2. Jest prawdziwe dla, no i pytanie, jakiego a? Możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy po kolei podstawiać a i patrzeć, kiedy ta równość będzie spełniona, czyli wykonać wzór skróconego mnożenia. Albo możemy od razu wykonać wzór skróconego mnożenia. Ja przypominam, że jak mamy a minus b do kwadratu, to jest a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Czyli tutaj będziemy mieli u nas pierwsze wyrażenie do kwadratu, odjąć 2 razy pierwsze wyrażenie razy drugie wyrażenie, dodać drugie wyrażenie do kwadratu, czyli 2 pierwiastki z 2 do kwadratu, odjąć 2 razy 2 pierwiastki z 2 razy a, dodać a do kwadratu równa się 17, odjąć 12 pierwiastków z 2. Czyli mamy 2 pierwiastki z 2 do kwadratu, to jest 8. Odjąć, tu mamy 2 razy 2, to 4 pierwiastki z 2a plus a kwadrat równa się 17, odjąć 12 pierwiastków z 2. Bierzemy sobie, patrzymy na to, co stoi przy pierwiastkach z 2. Czyli tutaj przy pierwiastku z 2. I tutaj mamy minus 4a pierwiastku z 2, a tutaj mamy minus 12 pierwiastków z 2. Czyli to musi być równe temu, żeby się zgadzało. Czyli minus 4a równa się minus 12. Dzielimy przez minus 4 stronami. Nasze a to minus 12 podzielić przez minus 4, czyli 3. Nasze a to 3. I teraz sprawdźmy, czy dla a równego 3 ma to sens. Teraz jakbym ja w to miejsce, czyli za a kwadrat wstawił 3, mielibyśmy tutaj 3 do kwadratu, czyli 9. Czyli będzie 8 plus 9 to jest 17. Minus 12 pierwiastków z 2, ja bym za a tutaj wstawił 3, wszystko się zgadza. Odpowiedź prawidłowa to odpowiedź a.